Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiejsza Liturgia Słowa zaprasza nas do czwartego rozdziału Łukasza, wiersze 24 do 30. Tak, to jest zakończenie wizyty Jezusa w Jego rodzinnym mieście w Nazarecie. Tak, bardzo dramatyczne zakończenie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodzie. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam... Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do wej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko syryjczyk Naman. Na te słowa wszyscy w synagodze utnieci się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Tak właśnie tak mi się kojarzy z dzisiejszą Ewangelią taka rzecz, że my zazwyczaj uważamy cudan, bo tak, bo to o czym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. To jest tak naprawdę odpowiedź Jezusa na oczekiwanie mieszkańców Nazaretu, bo tak, Jezus już trochę rzeczy zrobił, już zaczyna być znany, dokonał parę nadzwyczajności, trochę uzdrowień i innych takich spraw. No i teraz przychodzi do swojego rodzinnego miasta, do, do Nazaretu, do tych ludzi, wśród których się wychował. I oni oczekują, no co teraz specjalnego zrobi dla nich, skoro w innych wioskach, w innych miejscowościach dokonał takie cuda, na przykład w Kafarnaum, no to co teraz zrobi dla nich, dla swoich prawda, najbliższych, poznajomości, znajomości, prawda, jako przecież my cię znamy od dziecka, nie? wśród nas wyrosłeś, no byliśmy kolegami tutaj, razem biegaliśmy po łące, coś tam robiliśmy. No i teraz poznajomości, co nam tutaj pozałatwiasz? Co zrobisz dla nas poznajomości? Skoro dla obcych takie rzeczy narobiłeś, dla ludzi obcych, no to co dopiero dla nas zrobisz właśnie? Tak jest nasze ludzkie mniemanie. Tak mi się kojarzy, kiedyś lubiłem czytać reportaże z Afryki Ryszarda Kapuścińskiego. Nawet szczerze mówiąc, kiedyś odwiedziłem jego grób w Warszawie, tak to nie wiem jak tam teraz, ale jak kiedyś byłem na jego grobie, to tam ludzie przychodzili, wtykali pióra czy długopisy w jego grób, tak, prawda? Jakiś taki zwyczaj był. Więc tak mi utkwiło w pamięci, jak on kiedyś gdzieś tam opisywał, że wśród mieszkańców Afryki, to jest takie mniemanie, że na przykład jak jeden spośród mieszkańców jakiejś wioski czy miejscowości zostaje dajmy na to ministrem, to wszyscy jego sąsiedzi mają takie mniemanie, że mają prawo z tego korzystać. Mówi kiedyś tam, i Ryszard Kapuściński mówi, że gdzieś tam był umówiony na rozmowę z jakimś ministrem w jego rezydencji. Właśnie takim afrykańskim, już nie pamiętam w którym państwie afrykańskim i mówi, przyjechał, no i jest ta rezydencja, prawda, pałac ministerialny, mieszka w tej rezydencji sobie minister i nagle się okazało, że w tej rezydencji, wokół, w ogrodach pałacowych, to mieszka cała wioska, z której on pochodzi, tenże minister no bo oni uważają, że skoro on został ministrem, to oni wszyscy razem mają prawo korzystać z profitów, jakie niesie stanowisko ministerialne, no bo przecież no, on z ich wioski jest, nie? i ta cała wioska tam koczowała w tej rezydencji, w tych ogrodach rezydencjalnych, no i właśnie wszyscy żyli z tego, że tenże jeden z nich został ministrem. No i to tak mi się kojarzy właśnie z tą dzisiejszą Ewangelią, z tymi mieszkańcami Nazaretu, że skoro jeden z nas się wybił, został sławny, czyni cuda, ludzie go podziwiają, no to właśnie no my, piersi, mamy prawo z tego korzystać, tak? Co teraz zrobisz dla nas, skoro dla obcych takie rzeczy robisz, to co dopiero zrobisz dla nas po znajomości, prawda? Dla nas po znajomości. No i teraz Jezus od, odpowiada na to oczekiwanie, i odpowiedź generalnie dąży w tym kierunku, że no nic nie zrobię, <laughs> nic nie zrobię, bo Jezus przywołuje takie Dwa wydarzenia Za czas, z czasów Eliasza i z czasów Elizeusza. Elizeusz był uczniem Eliasza, prawda? I obaj prorocy to się ciężko napracowali nad tym, żeby Izrael wrócił do wierności jedynemu Bogu, Jachwę. Że to były takie czasy zresztą czasy były zawsze takie, że. Izraelici szukali atrakcji w innych kultach, szukali atrakcji wszędzie, tylko nie w wierności Bogu Jachwe, tylko nie w wierności przymierzu, do którego zaprosił ich Jachwe, prawda? Jedyny Bóg. Tak, wszędzie, tylko nie w wierności temu przymierzu. No i Eliasz i Elizeusz to byli tacy prorocy, zresztą tak samo jak i wszyscy inni, którzy bardzo zabiegali o powrót do wierności temu przymierzu, o, o to, żeby Izrael na nowo odkrył. Wielki zaszczyt, wielką wartość w tym, że sam Bóg zaprosił ich do przymierza i żeby chcieli do tego przymierza wracać. Tak i okazuje się, że, że Eliasz i Elizeusz dość ochoczo wykonali jakieś takie cuda, na przykład Eliasz dla wdowy w Sarem Sydońskiej dla poganki w pogarskim mieście, a Elizeusz dla Syryjczyka Namana, który przyjechał zresztą. Tą historię słyszyłem w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I ta historia zresztą jest dość ciekawa, bo pokazuje, do jakiego stopnia zapanowało w Izraelu zapomnienie o tak zwanym Bogu prawdziwym. że kiedy Syryjczyk Naman przybywa do króla izraelskiego, prawda, i że szuka uzdrowienia strądu, bo dowiedział się, że Bóg Izraela, bóg Izraela właśnie takie rzeczy potrafi robić, no to król jak reaguje? No, on szuka zaczepki, bo on chce, żebym go uzdrowił z rądu. On wcale nie chce, żeby król go uzdrowił z trądu, tylko uznał, że no, skoro w Izraelu jest tak wielki Bóg, tak wspaniały Bóg, no to Izraelici wiedzą, jak z tym Bogiem się dogadać. Nie? To są w stanie mu go wskazać. Okazuje się, nikt nie był go w stanie skazać. Elizeusz potrzebował się sam upomnieć o to, żeby Syryjczyk Naaman do niego przyjechał. No i rzeczywiście Syryjczyk Naaman został uzdrowiony. Właśnie więc Jezus przywołuje takie dwa wydarzenia, gdzie cuda zostały wykonane dla ludzi zupełnie obcych spoza Izraela, gdzie znowu Izraelici takich cudów nie doświadczali. No i to w ten sposób pokazał mi, mieszkańcom Nazaretu, że nie mający się spodziewać, że on po znajomości jakiś wybitny cud dla nich zrobi. No i tak jak patrzę na tych mieszkańców Nazaretu, no to właśnie tak mam skojarzenie z taką bardzo ważną prawdą. To może trzeba zdać sobie sprawę z tej, z tej prawdy, że cuda nie są nagrodą za wybitną relację z Jezusem, cuda nie są nagrodą za wybitną wiarę. Niestety my mamy tendencję, żeby tak postrzegać cuda. Że jak ja będę miał jakąś wybitną wiarę, wybitną relację z Jezusem, no to przeze mnie się będą działy wybitne cuda. Cuda, czy w moim życiu będą się działy wybitne cuda. Okazuje się, że dokładnie odwrotnie, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, że cuda nie są nagrodą za wiarę, tylko są interwencją Boga tam, gdzie tej wiary nie ma. Właśnie, więc jeżeli. Cuda są odpowiedzią na coś. Nadzwyczajności, jeśli są odpowiedzią na coś, to właśnie na brak wiary, na brak pamięci o Bogu, na brak relacji. Prawda, że kiedy Bóg sięga po środki nadzwyczajne, to znaczy, że nie zostawiliśmy mu już wyboru. W Polsce na przykład wydarzyły się w niedawnych latach dwa cuda eucharystyczne jeden w Sokółce, drugi w Legnicy. Legnica to jest nawet w, powiedzmy, relatywnie niedaleko ode mnie. W porównaniu na przykład do Sokółki, która jest na drugim końcu Polski, oba cuda Eucharystyczne były odpowiedzią na brak wiary. Nie były nagrodą za wybitną wiarę, były odpowiedzią na brak wiary. I zasadniczo, jak się przyjrzeć innym cudom Eucharystycznym od najstarszych począwszy, np. Na cud Eucharystyczny w Orvieto, od którego zresztą się wzięło święto Bożego Ciała, uroczystość Bożego Ciała. No, był odpowiedzią na brak wiary księdza, który sprawował Eucharystię, że to nie, nie był wynik jakiejś wybitnej wiary, wybitnej relacji tego księdza z Jezusem, że w jego rękach, yy, prawda, z hostii zaczęła kapać krew na korporał, yy, żywa krew, prawdziwa krew ludzka. Yy, to nie była odpowiedź na wybitną wiarę tego księdza, na wybitną pobożność, wybitną relację z Jezusem, tylko była odpowiedź na, na jego zwątpienie. To była odpowiedź na jego brak wiary, na jego brak wiary. Właśnie i to trzeba zdać sobie sprawę z tego, nie? że kiedy Bóg sięga po środki nadzwyczajne, to znaczy, że już nie, nie zostawiliśmy mu wyboru i że jest bardzo źle. Że jest tak źle, że Bóg wychodzi poza zwyczajność. Dlaczego? Bo miłość Boga uwielbia zwyczajność, uwielbia szaty zwyczajności, uwielbia szaty codzienności. I prawdziwa miłość jest właśnie taka, prawdziwa miłość, prawdziwa relacja międzyludzka to jest albo zwyczajna, codzienna, wytrwała. Że tak powiem, szara, I, 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 i właśnie taka szara, zwyczajna, codzienna staje się nadzwyczajna, bo co jest nadzwyczajne w relacji? Właśnie ta wytrwałość, ta codzienność, ta cierpliwość, ta nieustępliwość, to jest coś niezwykłego, to jest coś nadzwyczajnego, prawda? Natomiast nas to nuży, męczy i my szukamy właśnie jakichś takich wow od czasu do czasu, ale wow, nie? to nie jest prawdziwa miłość. Może no, prawdziwa miłość potrzebuje od czasu do czasu właśnie czegoś takiego niezwykłego, żeby się trochę otrząsnąć i obudzić, ale ostatecznie prawdziwa miłość realizuje się właśnie w wytrwałej, codziennej szarości, codziennej wytrwałości, codziennej dbałości o szczegóły. Wiecie, ja tak ostatnio myślałem, o opisie stworzenia, wiecie, jak Bóg stwarza, nie? Ten opis stworzenia w Księdze Rodzaju, jak Bóg stwarza świat i tak pieczołowicie pielęgnuje wszystkie szczegóły, stara się wypracować, dopracować w tym dziele stworzenia wszystkie najdrobniejsze nawet szczegóły, wypolerować, prawda, że każdego dnia tam ma jakiś cel, każdego dnia jakieś tam zadanie sobie wyznacza do do wykonania każdego dnia Bóg, prawda? I to zadanie, prawda, Bóg tak pielęgnuje, wypoleruje, prawda, wyszlifuje do ostatniego szczegółu, prawda, że, że, że jak patrzy na to ostateczne, to jest w stanie powiedzieć dobre, dobre, dobre. Nie? I dlaczego tak Bóg to robi? No bo to wszystko jest przygotowanie na pojawienie się umiłowanego, czyli człowieka. Na, na przygotow przygotowanie, na pojawienie się umiłowanego człowieka. I właśnie miłość Boga wyraża się w tych pieczołowitych przygotowaniach, że Bóg nie robi nic po łebkach. Aby było, prawda? Nie buduje jakiejś kartonowej fasady, prawda? Nie maluje trawy na zielono czy coś takiego, nie, Tylko Bóg robi rzeczy autentyczne, autentycznie dobre, prawda? Yy, autentycznie dba o każdy szczegół w, w stworzeniu bo w oczach Jego miłości ta istota, dla której to robi człowiek, prawda, umiłowana istota, umiłowane stworzenie jest warta tej pieczołowitości, jest warta tej autentyczności, prawda, jest warta pielęgnowania tych szczegółów, warta jest pielęgnowania takich różnych codziennych rzeczy, i my tego doświadczamy w naszej codzienności. Nie? Te, tej wytrwałości Boga, tej wierności Boga, tego, że Bóg w naszej codzienności cierpliwie, pieczołowicie pielęgnuje takie szczegóły, żeby one były dobre, żeby słońce wstawało w odpowiedniej porze, żeby w odpowiedniej porze zachodziło, żebyśmy mieli dzień do pracy, żebyśmy mieli noc do odpoczynku, dba o to, nie? żebyśmy mogli odpocząć, dba o takie szczegóły, żebyśmy mieli powietrze do oddychania, dba o takie szczegóły, że nawet jeśli doświadczamy. Jakichś takich pogodowych perturbacji, to okazuje się ostatecznie, że nikomu nigdy nie brakuje chleba. Przynajmniej w naszym kraju nigdy tak się nie zdarzyło. Mimo tego, że bywały takie lata, zresztą ostatnio bywają dosyć często, że, że pogoda jest mocno zmienna, mocno nieprzewidywalna, że są lata takie albo zbyt mokre, albo zbyt suche, a jednak nigdy nikomu z nas, przynajmniej tutaj, nie braku chleba. Nie zabrakło nam jedzenia, prawda? I, I nawet jak popatrzeć na te rejony świata, gdzie panuje głód, to jeżeli popatrzymy na nasz świat globalnie, na Ziemię globalnie, to okazuje się, że nie brakuje nam niczego, żeby nakarmić tych, którzy głodują. Niczego nam nie brakuje, żeby nakarmić tych, którzy głodują. Wszystko jest dopracowane przez Boga, tylko ostatecznie to wszystko jest złożone w nasze ręce i my decydujemy, co z tym zrobimy. A nas ogarnia porządliwość Epitymeja. Ludzie tutaj w dzisiejszej Ewangelii, że zapłonęli gniewem, nie? zapłonęli czymś na za tym. Właśnie yy, Tymec jest podstawą do tego słowa epitymeja, nie? właśnie ta porządliwość, nie? że ma być po mojemu. Ja chcę mieć, ja chcę konsumować, ja chcę mieć jak najwięcej, ja chcę doświadczać, prawda? No, i potem, jak ja jestem ogarnięty taką epitymeją, i mam się z kimś podzielić, to jest dramat. Nie? Bo, nie? Bo moja porządliwość nie chce nic wypuścić z rąk. Nie chce nic wypuścić z rąk. <laughs> właśnie. Natomiast i okazuje się, że właśnie ta epitymeja, ta porządliwość to wczepianie się w różne rzeczywistości, takie kurczowe. I niezgoda na to, żeby je wypuścić z rąk, no to to powoduje, że ja nie umiem cieszyć się z życia, nie umiem się cieszyć właśnie z tego wszystkiego, co Bóg cierpliwie dla mnie robi w mojej codzienności. Nie umiem w ogóle tego dostrzec, nie umiem dostrzec, nie umiem docenić, nie umiem się ucieszyć, nie umiem się zachwycić, bo jestem ogarnięty jakąś myją, Jak koniecznie coś tam chcę, ja ganiam za tym, latam albo żyję prawda, w depresji, bo tego nie mam. I w ogóle nie dociera do mnie właśnie ta codzienna, szara, wytrwała miłość Boga. Ta nadzwyczajna miłość Boga, nadzwyczajna, które, nad, której nadzwyczajność jest właśnie w tej codziennej, szarej wytrwałości. Nie? Codziennej, szarej wytrwałości. Nie? Takiej właśnie, nie? że to jest codziennie, regularnie, wytrwale. Czy ja dziękuję, czy nie dziękuję, czy dostrzegam, czy nie dostrzegam. To miłość Boga codziennie, wytrwale, prawda? Jak w takim rytmie dni i nocy właśnie, to, to właśnie autor Księgi Rodzaj, autor tego opisu stworzenia, to dostrzec ten ry, rytm dni i nocy właśnie jak metronom, prawda? Jak metronom, prawda, który jest potrzebny jakby do tego, żeby Bóg wygrywał melodię swojej miłości w naszej codzienności. Nie? Właśnie ten dzień i noc, dzień i noc, albo odwrotnie właśnie noc i dzień, noc i dzień właśnie taki metronom i melodia miłości właśnie zawieszona na tym metronomie. Właśnie ta wytrwałość, nie? Ta, ta stabilność tej miłości, to jest nadzwyczajne. To jest nadzwyczajne, nas to męczy, nuży, nas to zwodzi. To powoduje, że my przestajemy to dostrzegać i jesteśmy prawda, zawinięci na jakiejś tam temacie jakiejś naszej nadzwyczajności, której poszukujemy, albo właśnie spełniania jakiejś porządliwości, tylko porządliwości rozumianej znacznie szerzej niż tylko seksualnie. Właśnie rozumiane jako wczepienie się w coś, kurczowe przywiązanie się do czegoś, do jakiegoś oczekiwania, do jakiejś rzeczywistości, do jakiegoś pragnienia posiadania, doświadczania, no, kurczowe przy, przywiązanie się do czegoś. Nie? I, i, I to mi coraz za, bardziej zasłania wszystko. Coraz bardziej mi zasłania wszystko. A w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o co? że ja doświadczam tej wytrwałej, codziennej miłości Boga, właśnie tej melodii, tej miłości zawieszonej na tym metronomie dni i nocy. Doświadczam tego, bo ten Bóg jest ze mną. Dlatego właśnie Bóg Mojżeszowi objawił swoje imię Jestem. Jestem. I to Jestem, to dla Żydów to jest egzystencjalne Jestem. Egzystencjalne, Żydzi się egzystencjalnie. No później święty Tomasz Zakwinu to przeniósł trochę na grunt filozofii arystotelesowskiej i mówił, że to jestem, to odnosi się do istoty Boga, że w Bogu istota i istnienie są jednym i to jestem właśnie wyraża tą ideę. Ide to on to odniósł właśnie do filozofii arystotelesowskiej, ja tam za bardzo nie chcę nad tym się rozwodzić. Natomiast autor księgi wyjścia i to, co Bóg próbował przez Mojżeszowi powiedzieć i Żydom, to zasadniczo niekoniecznie sięgało Arystotelesa, co proszę nie odbierać, że ja krytykuję Tomasza Zakwinu, bo on wyciągnął jak najbardziej poprawne wnioski z tego wszystkiego, z drogi, którą poszedł, a czy właściwie mniej więcej takie same wnioski, jak Żydzi powinni wyciągnąć na drodze egzystencjalnej, że to jestem oznacza, że jestem z tobą, towarzyszę ci. Jestem przy Tobie i Bóg to mówi: wstąpiłem do Egiptu, być z moim ludem. I później całe wyjście z Egiptu, całe doświadczenie wyprowadzania z Egiptu wędrówki po Pustyni, to było odkrywanie Boga, który jest z nami. Jest, dosłownie z nami jest. W tej szarości, codzienności Pustyni, w tym trudzie wędrówki po Pustyni, gdzie nie było żadnych nadzwyczajnych atrakcji. Tak, była taka wielka nadzwyczajność pod tytułem przymierze Synajskie, tak zwane zaślubiny Boga z ludem. I potem Bóg wiernie temu ludowi towarzyszy. Jest najpierw okres narzeczeństwa, kiedy Bóg prawda, walczy o ten lud, plagi egipskie, plagi, które cierpliwie ten lud omijają. Prawda. Bóg walczy z faraonem, prawda. wreszcie przeprowadza przez Morze Czerwone, dokonuje niezwykłych rzeczy aż wreszcie doprowadza swój lud pod Synaj i tam zawiera zaślubiny z ludem. Zobaczcie, że Bóg zachowuje się jak zakochany młodzieniec, który wobec wybranki swego serca potrafi robić rzeczy niezwykłe, nadzwyczajne, żeby zwrócić jej uwagę na siebie. Zobacz, co potrafię dla Ciebie zrobić. Zobacz, ile dla mnie znaczysz. I kiedy ona już wreszcie jest przekonana o jego miłości, biorą ślub, to skutkiem tego ślubu jest wejście właśnie w tą, w tą cierpliwą Codzienność, bo to jest spełnienie miłości. Okazuje się, że tu się miłość spełnia, że miłość spełnia się tak naprawdę nie w nadzwyczajnościach, tylko w tym, że ja chcę Tobie towarzyszyć w Twojej całej codzienności. Chcę być przy Tobie we wszystkim, co Cię spotyka, we wszystkim, co robisz, we wszystkim, co Ciebie dotyczy. Chcę w tym uczestniczyć i chcę Ciebie zaprosić do tego, żebyś Ty uczestniczył w tym wszystkim, co mnie dotyczy, co ja mam, co ja robię. Od początku Bóg to robi z człowiekiem. Kiedy Pojawia się człowiek, to Bóg zaprasza człowieka. Po pierwsze daje człowiekowi doświadczenie. Ja się daję Tobie w darze. Chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą we wszystkim. I zapraszam Cię, żebyś Ty mi towarzyszył we wszystkim. I pierwszy człowiek Adam i jego towarzyszka Ewa właśnie to przeżywali w ogrodzie rajskim. To przeżywali, nie? Tą wzajemną obecność, codzienną, szarą, wytrwałą Właśnie w najdrobniejszych czynnościach codzienności, w najdrobniejszych zajęciach codzienności, w najbardziej prozaicznych zajęciach i to jest, jakby zobaczcie, że jak się przyjrzeć tą głębiej, to właśnie w tym się spełnia to wszystko, to do takiej relacji nas Bóg zaprasza, że to się spełniło, że to jest jakby szczyt mistyki że ja widzę obecność Boga w najbardziej prozaicznych wydarzeniach codzienności, w najbardziej prozaicznych zajęciach codzienności, widzę Jego obecność, widzę Jego dłoń, widzę to, że On ze mną jest i tylko dlatego ja w tej chwili jestem i w tej chwili mogę robić tą prozaiczną rzecz. I ta prozaiczna rzecz staje się czymś nadzwyczajnym, bo mogę ją wykonywać mocą Boga, który jest ze mną i który. Swoją obecnością uzdalnia mnie do tego, że ja w tej chwili w ogóle żyję i że w ogóle mogę tą prozaiczną rzecz w, w, wykonać. To czymś nadzwyczajnym staje się to, że ja się w ogóle obudziłem, czymś nadzwyczajnym staje się to, że ja w ogóle zęby myję. Nie? Bo w tym wszystkim widzę Boga, który jest i który mnie uzdalnia do istnienia w tej chwili i do wykonywania tej czynności. I to jest właśnie szczyt miłości, spełnienie miłości. Towarzyszenie sobie nawzajem w najbardziej prozaicznych, codziennych rzeczach. I wtedy one materialnie nie przestają być prozaiczne, ale stają się nadzwyczajne, bo stają się doświadczeniem bycia razem, wykonywania ich razem, istnienia razem, towarzyszenia sobie wzajemnego. I teraz Jezus, kiedy przychodzi do Nazaretu, to właśnie okazuje się, on chce ich do tego zaprosić. Słuchajcie, a po co ja mam dla Was robić jakieś cuda, nadzwyczajności? To to. to dla nich, a dla Was jestem ja. Wy macie mnie. Macie wyjątkową relację ze mną, właśnie tą relację, na którą się powołujecie tą relację wyjątkowej znajomości, wyjątkowej przyjaźni, wyjątkowej bliskości. To Wam cierpliwie przez 30 lat towarzyszyłem we wszystkich zajęciach Waszej codzienności. No i jest wściekłość, bo nie tego oczekuję. Nasza porządliwość, bo nasza porządliwość oczekuje nie wiadomo jakich nadzwyczajności, prawda? I nie umiemy docenić daru tego, że Bóg czyni dar z siebie, ze swojej obecności, właśnie ze swojej wytrwałej obecności, ze swojego cierpliwego towarzyszenia nam w najbardziej prozaicznych rzeczach codzienności. My chcemy ucieczki od codzienności. My chcemy, żeby było coś nadzwyczajnego, niezwykłego. A Bóg mówi: a Ja chcę być z Tobą w Twoim życiu, w Twoich zajęciach codziennych. Chcę Tobie towarzyszyć i, i chcę Cię zaprosić do towarzyszenia ze mną. I widzicie, właśnie to jest szczyt relacji z Jezusem, do jakiej Jezus zaprasza, Że ja docenił, że on staje się dla mnie darem i przyjmuje mnie jako darem. I właśnie chce być ze mną we wszystkim, i tutaj, jakby, tutaj odczytuję w jego oczach moją wartość. Nie? Moją wartość, że on chce być ze mną we wszystkim, że mu nie zależy na tym, co on ze mną będzie robił nie? razem ze mną. Czy będzie rzeczy wielkie robił, nadzwyczajne, czy zwyczajne, prozaiczne, codzienne. Jego radością jest to, że jest Emanuelem, że jest Bogiem z nami, że jest Bogiem ze mną że został przyjęty jako dar i zaproszony przeze mnie do całej mojej codzienności, że ja całą moją codzienność chcę przeżywać jako bycie z Nim, jako towarzyszenie Jemu, jako Jego zaproszenie do życia, do istnienia i w każdej codziennej czynności, tej takiej zwyczajnej, prozaicznej, która do mnie należy w tej codzienności, chcę przeżywać no właśnie Jego zaproszenie, Jego obecność, bycie z Nim. To, że robię tą rzecz tylko dlatego, że On teraz ze mną jest i swoją miłością mnie do tego uznania, żebym ja w tej chwili istniał i tą zwykłą rzecz robił. I wtedy wszystko staje się nadzwyczajne, wszystko staje się nadzwyczajne. I widzicie, zobaczcie, że to jest bardzo charakterystyczne, że Jezus z martwych stały odsyłał swoich uczniów gdzieś, z powrotem do Galilei, tam skąd ich wziął, do tej prozaicznej, codziennej Galilei. Nie, że on ich doprowadził do tego, otworzył im oczy na jego obecność i odesłał jakby z powrotem do codziennych zajęć. I Piotr rzeczywiście na końcu Ewangelii Jana mówi, Idę łowić ryby. I łowi ryby tak jak w chwili, kiedy został powołany i tak samo doświadcza, nieskuteczności połowu, prawda? Razem ze swoimi towarzyszami, razem z innymi uczniami, ale oni już to przeżywają zupełnie inaczej. Tą zwykłą, codzienną, prozaiczną czynność i nawet to, że tych ryb nie ułowili, przeżywają zupełnie inaczej. Okrzyk ucznia umiłowanego Pan jest! Okryjos estin, Pan jest! On nie woła, to, to jest Pan, że ten nieznajomy, który nadzwyczajnie się pojawił, prawda? O, o teraz to jest Pan. To on mówi, Pan jest, mówi uczeń umiłowany. Pan jest, jest w naszym istnieniu, w naszej wspólnocie, w relacjach pomiędzy nami, w tym, że jesteśmy zdolni te relacje budować, w tym, że jesteśmy zdolni się dogadać, wspólnie te sieci zarzucać, wyciągać. To jest cud, to jest nadzwyczajność. Że ja w ogóle jestem, i że, że, że inni są, i że jesteśmy w stanie się między sobą dogadać, budować relacje, jesteśmy w stanie razem zarzucić te sieci, razem je wyciągnąć, to nagle staje się nieważne, czy w tych sieciach w ogóle jakieś ryby są, tylko cudem się staje fakt istnienia, fakt wykonywania tych czynności, fakt bycia razem, bo widzimy, że to wszystko jest zakorzenione w panu, który jest. Że po pierwsze to pan jest. I moje istnienie tu i teraz jest zakorzenione w Panu, w Jego obecności, w Jego miłości. I istnienie moich braci i sióstr, których dziś spotykam też jest zakorzenione w Jego obecności i miłości. I w Jego obecności i w Jego miłości jest zakorzenione to, że w codzienności możemy się spotykać, dogadywać, budować relacje, wykonywać jakieś czynności, jakiekolwiek, ale w ogóle. I że potrafimy robić to razem i potrafimy się w tym spełniać. I nagle staje się nieważne co z tego wynika. Ważne jest to wielkie razem, do którego zostaliśmy zaproszeni. Że istniejąc, doświadczamy tego, że jesteśmy wkorzenieni w wielkie ra razem Boga, wielkie razem Boga, wielkie razem Trójcy Świętej. Jesteśmy wkorzenieni, że to razem możemy w codzienności między sobą przeżywać. Nie? W zwykłych, codziennych, szarych rzeczach. Nie? W zwykłych, codziennych, szarych rzeczach, kiedy uchwycimy ich sens, prawdziwe znaczenie, to nagle te zwykłe, codzienne, szare rzeczy stają się nadzwyczajne. I zobaczcie, że my to, tego doświadczamy nawet na płaszczyźnie zwykłej ludzkiej miłości. Że zwykła ludzka miłość też tutaj się spełnia. I zwykła ludzka miłość też widzi nadzwyczajność w takich zwykłych, codziennych szarych czynnościach, jeżeli one są wykonywane razem. Najważniejsze jest razem nie? dla zwykłej ludzkiej miłości, to co dopiero dla miłości Boga. No i to jest właśnie to, czego nie odczytali mieszkańcy Nazaretu. Nie? To, co próbował Jezus im wytłumaczyć, że nie, nie zrobię dla was, po, po co, co cuda są tam. Ja mam dla was siebie. Nie? Siebie, siebie ci daję. Nie? Siebie, nie? prawda? I ja to obdarowanie Bogiem, obdarowanie Chrystusem mogę przeżywać w najdrobniejszej czynności codzienności. I to samo mogę przeży przeżywać w relacji z drugim człowiekiem, prawda? Że właśnie wykonując z drugim człowiekiem najdrobniejsze codzienne czynności, właśnie mogę doświadczyć tego, że mogę być w tej czynności dla Niego darem i przyjmować Go jako dar. Nie? Tak jak darem stał się dla mnie, Chrystus. I mocą tego daru ja się w ogóle dzisiaj obudziłem, mocą tego daru w ogóle cokolwiek dzisiaj robię. Nie? Tylko, że my o tym zapominamy, umyka nam to, nie dostrzegamy, później właśnie nie widzimy tego cudu codzienności, no to ta codzienność staje się nużąca i szukamy nie wiadomo jakich odskoczni, prawda? A tu właśnie trzeba dać sobie na powrót, otworzyć oczy na cud codzienności, na cud codzienności, na cud spotkania w codzienności, w zwyczajności, na cud spotkania, cud spotkania miłości Boga, która wychodzi codziennie mi naprzeciw w mojej codzienności, na cud spotkania drugiego człowieka, prawda? który tak samo jest cudem miłości Boga, jak ja jestem cudem miłości Boga, którego istnienie codzienne jest cudem miłości Boga, tak jak ja jestem cudem miłości Boga. No i tu się rodzi radość, radość z codzienności, radość z doświadczenia życia, istnienia, radość z wykonywania codziennych rzeczy, radość codziennych spotkań, radość bycia razem w najdrobniejszych rzeczach. Nieważna jest skala, ważna jest razem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.